kupując sobie albo komuś innemu samochód, aby utrzymać go jak najdłużej przy życiu, w dobrym stanie, to musimy o niego dbać. Chyba się ze mną zgodzicie, co nie? Musimy pamiętać o przeglądach. Przed każdą jazdą musimy sprawdzić poziom oleju silnikowego w samochodzie, poziom cieczy chłodzącej, stan wizualny opon, a także zawartego w nich ciśnienia, a także sprawdzenie luzu kierowniczego w układzie kierowniczym oraz wszystkich świateł przed każdą jazdą. Każdy kierowca wykonuje te czynności przed każdą jazdą. Naprawdę. Ponadto co pewien okres czasu musimy wymieniać na przykład samochodowe filtry. I dzisiaj zajmiemy się tym tematem swoją drogą podsuniętym przez Was. Filtr powietrza. Zacznijmy od filtru powietrza. Jaką pełni funkcję? No jak sama nazwa wskazuje, filtruje powietrze. Ej! Surprise, motherfucker! Ja dopiero co zacząłem! Wróć jak skończę. Okej! Filtruje powietrze. Najkrócej mówiąc, no i właściwie tak jest. To na nim zbierają się m.in. piasek, kurz, pył, owady i inne ustrojstwa, które nie chcielibyśmy, aby trafiły do cylindrów naszego silnika. Mogłyby narobić sporo bigosu. A to dlatego, że znajduje się na początku drogi powietrza do silnika, a mocno zanieczyszczony, a tym bardziej zatkany, mocno zmniejsza i utrudnia przepływ powietrza. Może to też powodować błędne odczyty z czujników, które źle interpretują sygnały dochodzące do komputera. Jak wygląda i z czego jest zbudowany? Materiał filtrujący najczęściej wykonany jest z papieru z włókniną albo z samej włókniny. W celu zwiększenia swojej powierzchni roboczej ułożony jest w taką harmonijkę. Filtr powietrza może się też różnić kształtem. W zależności od samochodu mamy filtry płaskie, okrągłe albo stożkowe. Te często używane są w motosporcie. Zwiększają one przepływ powietrza, czyli dodają nam trochę mocy, a co za tym idzie, też więcej niepotrzebnego dziadostwa dostaje się do naszego silnika. Jak to mówią, coś za coś. No dobrze, gościu, tylko powiedz, jak często zmieniać ten filtr powietrza? Ogólnie się mówi, że co 15-20 tysięcy kilometrów, albo raz w roku lub raz na 2 lata, jeśli mało jeździmy. Wszystko też zależy od tego, po jakim terenie się poruszamy. Co inny okres czasu będziemy go zmieniać, kiedy na przykład pracujemy na budowie, gdzie unoszą się masy pyłów i brudów, a co inny okres, kiedy mieszkamy na przykład, no nie wiem, w jakimś czystym miejscu, na przykład na wsi. Znajduje się on na początku układu dolotowego. Tak jak mówiłem, szukamy początku naszego układu dolotowego. W naszym samochodzie znajduje on się tutaj, tutaj wchodzi powietrze i tutaj znajduje się nasz filtr powietrza. Nawet sama etykieta znajdująca się w tym miejscu o tym nas informuje. W tym wypadku dostęp do filtra powietrza jest bardzo łatwy. Wystarczy odkręcić tą nakrętkę. No i będziemy w domu. Filtr kabinowy. Co do budowy, to w dużym stopniu przypomina on filtr powietrza. W sumie to też spełnia bardzo podobną funkcję. Oczyszcza powietrze, które wlatuje do kabiny samochodu. Jest on ważnym elementem, zwłaszcza kiedy samochód wyposażony jest w klimatyzację. Mamy też filtry kabinowe z węglem aktywnym, które są skuteczniejsze, na przykład mają możliwość pochłaniania gazów, no ale też są droższe. Jeśli zaniedbamy jego wymianę, to wszelkie zanieczyszczenia, bakterie i inne drobne ustrojstwa dadzą o sobie znać nie tylko w formie nieprzyjemnego zapachu, ale także mogą wpłynąć negatywnie na nasze zdrowie. Dlatego o jego regularnej wymianie również należy pamiętać. Kiedy go wymieniać? Tutaj sprawa wygląda podobnie jak w przypadku filtra powietrza, czyli co około 15-20 tysięcy kilometrów albo raz w roku. Jego umiejscowienie jest zależne od samochodu, ale najczęściej występuje na podszybiu albo w okolicach schowka pasażera. Niestety Polonez nie posiada filtra kabinowego, tak są takie samochody, dlatego musicie zadowolić się innym filmikiem.
Filtr oleju. Kolejny z ważnych filtrów. Jego zadaniem jest odseparowanie dobrego oleju od np. opiłków metalu, brudu czy piasku. Jego budowa przypomina metalową puszkę. W niej znajdują się m.in. wkład filtrujący oraz zawór nadciśnieniowy. Zawór zaczyna działać, kiedy olej nie jest w stanie przejść przez wkład filtrujący. Wówczas wypuszcza nieprzefiltrowany olej kanałem obejściowym. Jeśli nie rozwiązano by tego tematu, to zimny silnik czasami mógłby nie dostawać odpowiedniej ilości oleju, a na przykład mogłoby się też tak zdarzyć, że wkład filtrujący by został rozerwany. W takim filtrze może się też znajdować zawór przeciwzwrotny. Ma on za zadanie utrzymać część oleju w filtrze, gdy ten będzie chciał spłynąć do miski, czyli zaraz po zatrzymaniu silnika. Dzięki temu, zaraz po jego uruchomieniu, olej bardzo szybko zostanie przefiltrowany i dostanie się do potrzebnych miejsc. Jest on, a przynajmniej powinien być wymieniany, przy każdej wymianie oleju, czyli co jakieś 15 tysięcy km albo raz na rok. Filtr oleju znajduje się tuż obok miski olejowej i powiem Wam, że dostęp jest bardzo łatwy. Jeśli chodzi o rekonstrukcję CWS T1, to filtr oleju znajduje się tutaj, w tym miejscu. To jest ta puszka, tuż obok miski olejowej. Filtr paliwa. Jego zadaniem jest oczyszczanie paliwa, ale to już się pewnie domyśliliście. Z filtrem paliwa jest trochę inaczej. Tutaj rozbieżność jest dość duża. To zależy od producenta i wynosi od 15 tysięcy km do nawet 120 tysięcy km. On też wygląda jak taka puszka, z której wychodzą dwa przewody, paliwo wchodzi i wychodzi. Przy montażu należy wziąć pod uwagę strzałkę. Wskazuje ona nam przepływ paliwa od zbiornika do silnika. Filtr ten znajduje się w różnych miejscach. Często go znajdziemy na przykład w okolicach zbiornika paliwa albo w przegrodzie silnika. Znajdziemy go idąc po przewodach paliwowych. Jego wymiana, zwłaszcza w silnikach z wtryskiem bezpośrednim, jest bardzo ważna, gdyż niedopilnowanie tego może doprowadzić do uszkodzenia naszych kosztownych wtryskiwaczy. Aby pokazać Wam umiejscowienie filtra paliwa w Polonezie, muszę wejść do kanału. Widzicie tą puszkę? To jest właśnie filtr paliwa. Znajduje się on tutaj, tuż obok zbiornika paliwa. Jeśli chodzi o filtr paliwa w CWS-ie, to wygląda on tak. Jeden przewód idzie od zbiornika paliwa, a drugi przewód idzie do silnika. Dobra, napisy. Macie swoje 5 minut. Ekran jest wasz. Thank you. A, bym zapomniał. Do następnego odcinka. Cześć. Sorry. Screw you.